skina jestem, nie pewien, to jest kolejny odcinek z Among the Sleep Enchanted Edition i nie zapisało mi się. Przechodzę grę jeszcze raz do tego momentu, gdzie skończyliśmy poprzednim odcinku. I jestem zaraz przy tym momencie i patrzcie to. What the fuck? Co się dzieje z tym światłem, żyrandolem, nie wiem. Opętane to. To bardzo. Podejściem ekran, tak bardzo, bardzo. A to jest save. O tym nie wiedziałem. What the fuck? Ty się patrzysz. Tutaj pamiętam, chyba nic nie było, nie? A nie wiem, jeszcze zobaczę. I tam już nie weszliśmy. Tutaj skończyliśmy nasz odcinek. O, tu nic nie było. Tu zapisaliśmy i tu skończyliśmy nasz odcinek. I teraz lecimy dalej. A no tak, dobra, już wiem, jak to zrobić. Kto ma w ogóle takie długie szuflady w domu XD? Dobra, i tu się zaczynają te creepy momenty. Cholera. Mama się ruszyła. Wy to widzieliście, a też to widziałem. Wchodzimy na łóżko. Patrzymy. Mamy już nie ma. Widzieliście? A tu coś siedzi. Pytanie, co tutaj siedzi? What the fuck? Co się z tą pościelą dzieje? Słuchajcie, jakby ktoś oddychał. Sia. Mama śpiewa. Słyszę to. Siu, nowy rysunek. Okej, my sobie gdzieś siedzimy i jakaś czarna... Kurna, to zamknięte było. Ale swoim dupą tego nie otworzyłem. Domek w lesie. Ładny art. Art screena zrobił. Czek. Którym ja wyłączam nagrywanie? Tak, w razie W. Pauzy na... Okej, już wiem, jak żem zwalił odcinek. Dobra, lecimy dalej. O, i to jest dobry też ten. Z mama i tata. To jest dobre porównanie. Co sapiesz? Masz sapy. Podejrzewam, że tu też coś będzie. Pozwolą nam wejść na te boksy, ale chyba jednak nie. Więc... Hej. No nieźle. Chyba, że... Nie. Co to w ogóle jest? Kto normalnie ma takie te w łóżku? Ale ten obraz mega. Chciałbym taki mieć. Dobra. O, wytyfy, ktoś okresu. Halo, to jest to, co my tamtędy wchodziliśmy. Aha. Jesteśmy jakby w innej czasoprzestrzeni teraz. Jakby coś chciał nam coś pokazać. Najgorsze jest to, że ja go tak postawiłem i on tak stoi tu.
to tak jak zostawiłem, to wszystko tak tu jest. Chcę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Chodź, weź mi to krzesło tu. Naprawdę nie mogę, sadek. Okej. Co jest? O cholera. Powiem, zesrałem się potężnie. Serio? Zesrałem się potężnie. Zesrałem się bardzo potężnie. Serio się wystraszyłem, nie spodziewałem się tego. Tu znalazłem jedno zdjęcie. Rysunek bardziej. Co się kurna odprawia w tym domu? Muzykę w tamtą stronę, jakby. Ciekawy krok fabularny. O! O, well, hello, madame. Dobra, i tu się zaczyna zabawa. Pytanie, czy jakbyśmy się wrócili na górę, czy co by się stało? Nie wiem, wyżej zobaczymy to jakoś. Dobra, lecimy. To jest jakby nasze wspomnienie teraz. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory. Jej wspomnienie, a nie nasze. Sadge. Okej. Okej. Mamy naszyjnik babci. Po co mi ten naszyjnik? Dobra. No to lecimy. Wow. Jakby pierwszy chapter jest zakończony, czy coś. Lecago, lecimy z drugim. Osiema. W tym miejscu będziemy bardzo często. To wygląda dziwnie, to A. Przepraszam. Przepraszam. To jest... Przepraszam, miejsce ciekawe bardzo. Jezus, co mi się dzieje? Nie polecam spadać stąd. Patrzcie, to są gwiazdy. Jakby jesteśmy w jakiejś kołysce dłużej czy coś? Takie naszej na przykład. Czy to nie jest ten domek z tego obrazu? Patrzcie, mundro. FNAF Security Bridge. Lecisz. Dziękuję. O, człowieku. Co to za... odgłos. Listen. There it is again.
Tak. Sounds like it's coming from behind this door. Dobra. Spotwór. There must be a way to open it. Coś? Okej. Okay. It seems like these are connected somehow. Krzesł. Wiem, wiem, wiem. Patrzę, okej. Okay. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Otworzyć? O, to jest istotne. O. Fajnie. Za tą szafkę mogę wejść? Nie. Szukam sekretów, no wiecie, no. To jest chyba... nie. Zacznijmy zabawę. Teraz tak naprawdę tu się rozwinie cała fabuła. O nie, to było tak ciężkie na padzie do ten. Ja to pamiętam, no. Potrzebujemy czterech. Kurczę, ten nie wchodź we mnie, ty. What happened? Why didn't it open? To jest jakby naszyjnik mamy. Maybe we have to press both at the same time. That's it. Okay. Memory you share with her unlocked the door. Maybe. Dobra. If we can find more memories. Siadaj na plecy, a nie gadasz. Tu farmazony jakiś. Nie no. Musimy teraz, widzowie, znaleźć naszą mamę. I jeszcze trzy wspomnienia. To się przyda, ja w to wierzę. Teraz. Tu się zaczyna tak naprawdę. Zabawa i creepy strona tej gry też. Musimy z naszą łopatką. By tak grał w grę Tomb Raider. Ej, mogłem ją złapać w sumie. Mam łopatkę, czy nie mam łopatki? Łopatka? Ta, tam była. Tu. W dupie. Nie no, w podziemiach. Cymbałki! Czemu nie mogę grać? Ej no, sadgę. Sadgę. O, Subnautica, hehe. Oby to był Resident Evil, już dawno by się to zawaliło. Ciekawe miejsce, bardzo. Ja bym się tu za dzieciaka, jakbym mógł, to ja bym się tu bawił. Ej, no bez kitu. Tu bym mógł jakiś rysunek ustawić. Coś. Czy coś, choć wiem, że jest na pewno achievement chyba za tą oponę, jak ją bujniemy, tak fajnie. Jednak nie. Bo nie dosięgamy. Jesteśmy karłami. Tak. We are a karzeł. I tam się zacznie zabawa. I creepy jedna scenka. Albo nawet kilka, co pamiętam. A pamiętam, tak? Pamiętam. I musimy teraz zbierać cówki. Co? Co to jest? Coś tam? Who is Begin? Czy to znowu? Tu może być secret, w sensie rysunek. Mi się wydaje, albo może jednak nie. No cóż, zwaliłem tak czy siak. No dobra. Ciekawe są te roślinki. Okej, zmieniamy klimat. Co się śmiejesz?
Czyż dziecko słyszało o mami, czyli mama. To fakt, tylko tam się bardzo trudno dostać, uwierz mi. W innym uniwersum to testowałem próbę. Okej, ja i miś, jakaś osłona, cmentarz i potwór. Chciałem coś powiedzieć, ale jeszcze nie mogę. W ogóle koniec tej gry jest przesyrany. On jest naprawdę mega trudny. O człowieku, o! Kolejna słówka, wow, jakie to jest łatwe, już mamy dwie, sześć albo pięć. Nie wiem, musimy tak czy siak tupnąć w to, żeby to się rozwaliło czy coś, nie wiem. Jeszcze cztery. Zajbiosa. Obejdźmy to. Ciekawe co tam będzie, bo już nie pamiętam. Dobra, tu nic nie było. Może po co jeszcze? No, bez kitu. Nie, nope, tu nic nie ma. Chyba. Tak, tu nic nie ma. Dziwne, bo mi się tu światło zapaliło. Myślałem, że może coś tu jest, ale nie ma. Łopatka! Daj mi łopatkę. A. Dobra, no to chodźmy, przecież to może być bardzo łatwe zadanie. Już znaleźliśmy dwie. O, mamy rysunek. Ja i nie wiem co. Tak, tam pisało chyba day, czyli tu tchey, o to mi chodzi, a nie że day, że dzień, tylko day, tchey. No tak czy siak, że w tą stronę. I tu się zacznie w tej szopce dopiero akcja. Ale to zaraz zobaczycie. Weźmy już, nie odpalaj. Ja idę za szopkę, nie do szopki. I naprawdę tu nic nie ma? No, takie dobre miejsce. O, widzicie, mamy kolejną słówkę. Niech was pozory nie mylą. O nie. Widzicie, widzowie, co się dzieje? Maska. Oni już widzieli o koronawirusie. Poczem promil. Jeb, kurde, narzucam. Dobra, auto zobaczyło, tam nic nie ma. Czy mogę wziąć to? To się wydaje być przydatne. Ale mam blura. A, przez. No dobra. Okej, chodźmy tu. Na plac zabaw gros. Z podziemi wyrosło XT. Cześć. Are you, cześć. Roztupczyłem to. Spadać. Jakaś postać, która dusi mnie, co? Nie, nie wiem, nie umiem odczytywać takiego pisma dziecięcego, w sensie sam swojego też w real się nie umiem doczytać, ale no to jest jakby dziecięce. No nie wiem, i tak. Okej. Zabawka. Śmiechy, płacze, nie wiem co, dzieci.
Czy to jest dobry znak? No nie wiem, nie wiem. Potwór. Kutas. Coś tam chodzi, ja to słyszę. Paliło, jarało, nie wiem. Dobra, wiem, że tu teraz możemy wybrać w tą stronę, jak chcemy iść. Tam będą coś jakieś rzeczy też. Ale ja chcę pierwsze zjechać. Ja chcę zjechać, poczuć moc dziecka. Ui. Ma strasznie dziwne oczy. Takie creepy strasznie. Tu możemy sobie wybrać. Ja bym wolał lepiej wyjść tu. Tam będziemy chodzić jeszcze. Zobaczycie. Chciałem powiedzieć, że tu też chyba będzie coś creepy. Dobra, tu chyba powinna być kolejna sowa. Mamy już jedną. O, jednak nie, rysunek. Jestem ja. Chciałem powiedzieć piesek. Misiu, jakieś tajemnicze drzwi w czarnym pomieszczeniu. Bardzo istotna dla nas ta wiadomość, bo zapewne, najpewniej, będziemy w takim oto miejscu. Naprawdę się wróciłem, jestem aż takim deklem. Dobra. Lecimy! Lecimy. Czemu nie? A, faktycznie, lepiej nie. No cóż. Chodź, daj mi światło. Daj mi światło, co to jest? Co to jest? A, Slenderman. Tylko po roku w Rosji. Po Wigilii Świątecznej, bo się obszar. Też. O, jaka niewinna papsówka. Ciekawe coś stanie, kiedy ją zbiorę. Na pewno nic złego. Wcale nie spadniemy i nie Ale to jest creepy. To jest w cholerę creepy. Jest bardzo creepy. Bardzo, bardzo. Teoretycznie mógłbym już tu stąd wyjść. Ale ja tego nie zrobię. Iż ponieważ chcę tą słówkę, ona mi jest potrzebna, ale ja wiem, że spadnę. No, no przepraszam, no, no nie byłbym sobą. O, czy jednak to się nie miało zarwać. Okej. Okay. Tak też można. A to jest na to podświetlone, więc myślę, że to będzie mi przydatne jeszcze. Sia. Co nie ma w domu? Mam deskę. I co mam zrobić z tą deską? Ty, panie, podtrzymaj mi pan tę deskę. Mam dwie papużki. Braknie mi jeszcze dwóch. Nie wiem, czy już iść to odłożyć? Chyba nie. A tu co jest? O, wytyfy. Chodźmy, idźmy, pójdźmy tu. Ja na jakimś kamieniu i zadowolony. O, dzwoni papuga. Są
co? Czyli coś później, albo pojedyncze. There is no coś tam. Where is summer? Co? Nie wiem. Aż taki dobry z angielskiego, to ja nie jestem. Co płaczesz? Może dlatego. Co tu jest mega creepy. Mogę wejść na ten kamień jakoś? To jest serio creepy. Ja nie wiem co tu wisi. Czyli mamy już trzy papuszki, potrzebujemy jeszcze jednej. I myślałem, że to trudniejsze będzie. Mam na ciebie oko, a ty masz na mnie oko. Hehe, XD. Ale no tak, to ty mi nie rób. To tu stało wcześniej? Chyba ty masz taki głupi. Dobra, musimy to cię to zrzucić, by to dupło w to. To dupnie w to. Wytyfy to dostajemy sowę. Czemu ja wciąż chcę mówić na to papuga, a nie sowa XD? Naprawdę, ty mi pomóc miałeś, a nie. Okej, okay, słów. I all this is, czy to wszystkie musisz coś tam albo czy to wszystko, ej nie wiem, kurczę, więc mamy już cztery papuszki, mamy już wszystkie, były są nam potrzebne. Mam chciał się jeszcze przejść tu, bo tu zapewne będzie jakiś obrazek, rysunek czy coś. A rysunki to chętnie zbiorę. Wy o tym wiecie. Naprawdę miałem zastopowane nagranie, jestem debilem. Myślałem, że to trochę więcej nam zajmie czasu. Ale no, dobra. Pyk. Tu pantery krążą wokół mnie. Tu. Czy ty, o. Essa. A, jestem dobry, żadny chłopak. Okej. Możemy chyba zejść. Ja bym chciał. Nie, nie możemy. Albo tam jest coś, ja to czuję w mojej tyłku. To mogę? Nie, ja tego nie mogę. Dobra. Mam to gdzieś. Wszystko jakby jest odwrócone. To jest. Jakiś dźwięk. Co? Coś tam off my home? Help you, pomogę ci coś tam, see you? Widzisz mnie? Nie, będę starał się wam przetłumaczyć coś, co tu słyszę. Chociaż słyszę bardzo niewiele. Ale przy tym coś się... Wcześniej coś tam powiedział off my home. Czyli chodzi o mój dom. Się o jego, ale mój się no pewnie o mój tam gdzie z mamą mieszkam. Everywhere. Zawsze coś tam nie wiem, nie usłyszałem, bo gadałem, kurde. Kurde, łoweł. Się coś dzieje. Myślałem, że tu krzyż przez chwilę. Ty to się zamku, to tak nie powinno to być zamku. Dobra, co ja gadam? A samo pojawiające się. Ja w tym, tam na placu, zjeżdża. Ja i coś czarne. Tylko co to jest? Chyba chodzi o ten namiot, taki ten kwadratowy. Dobra. Przetestujmy, czy to się nie zarwie. No, protestowałbym. Dobra, dajesz pan Paweł. Nie no, dobra, idziemy. Zamek.
jest paniką. Ciekawie. Pan Paweł. Dobra, wejdźmy w wspomnienie drugie. Pytanie, z czego to są wspomnienie? Fajnie. To wygląda creepy, ale wiem, że muszę to zebrać. Pozytywka. Kokieterka. Tu idzie do góry lewa rzęsa. Okej, okay, kolorowy mościk. Nie za ciekawie w szalonym świecie. To jest też chyba kolorowy mościk. Ja z misiem. Albo nie wiem, co to było. Tu. Cymbałki! Mam wrażenie, że to się zarwie. Ale to jest takie sad. Jest takie smutne. Wyobraźcie sobie w realu, jakbyście byli takim dzieckiem, nagle tracicie mamy. To by było serio smutne, ale tak, tak serio, serio. Teraz weźmy to z łopatką. Ta gra serio działa na psychikę i to potężnie. Skurna. Dobra, trudno. Uiii. Ta gra to jest naprawdę sztos. Mam tylko dwie gry, które tak mega oddziałują na psychikę. I chyba to jest właśnie... Tak, to jest ta gra, Among the Sleep. Końcówka w ekstrasie. Po prostu rozwaję wam głowę. Ja naprawdę miałem mindfucka w cholerę i płakałem rok temu. A drugą grą jest Green Hell na single player, które też będziemy ogrywać, ale na multi. A na single nie wiem, jeszcze pomyślę. Naprawdę te dwie gry mają mega rozbudowaną fabułę. Przytem wszyscy muszą być martwi. Mogę już to otworzyć. Nie mogę. To było przedtem zadowolone. Teraz to płaczę. Tych to tutaj nie było chyba. To jest takie samo było krzesło. Dobra, co będziemy się z tym pierniczyć. Ale to w następnym odcinku, więc dziękuję Państwu za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym odcinku. No co? Eluwina.